Ideą tegorocznego Biznesowego Forum Pogranicza jest zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorców, rządów i samorządów oraz zagranicznych partnerów Suwałk w celu omówienia problemów, z jakimi borykają się przedstawiciele branży rolno-spożywczych działających w północno-wschodniej Polsce i naszego pogranicza. Forum Biznesowe Pogranicza to taki pomysł, aby w Parku Naukowo-Technologicznym wspólnie z miastem Suwałki stworzyć takie miejsce, w którym możliwość jest spotykania firm i dyskusji na temat kreowania biznesu w rejonie Suwalszczyzny, w rejonie pogranicza. Pogranicza to znacznie więcej niż tylko i wyłącznie bliskość trzech granic. To również tygiel kulturowy. Ludzie przyjeżdżają tutaj w okolice Suwałk do pracy, między innymi w strefie ekonomicznej, w parku naukowo-technologicznym i tutaj niektórzy wyjeżdżają, niektórzy pozostają na zawsze. Pierwsze forum poświęcone branży drzewno-meblarskiej okazało się sporym sukcesem. Tegoroczne poświęcone branży rolno-spożywczym, zdaniem Dariusza Bogdana, jest inteligentną specjalizacją województwa podlaskiego. Województwo podlaskie wszystkim kojarzy się absolutnie z produkcją żywności. Stąd pomysł dotyczący tego, aby tegoroczne forum odbywało się pod nazwą Food Industry Life, ponieważ jest to nazwa angielska z tego tytułu, że samo forum ma charakter międzynarodowy. Natomiast mówiąc po polsku, to jest żywność, przemysł, życie. Forum będzie także okazją do dyskusji na temat barier utrudniających współpracę w regionie pogranicza. Organizatorzy liczą, że może ułatwić nawiązanie współpracy biznesowej w ramach transgranicznego partnerstwa. Wydarzenie potrwa 2 dni. Będą dyskutowali politycy na ten temat jakie widzą możliwości do tego, aby poprawić warunki do prowadzenia biznesu. Ale również będziemy kusili się na odpowiedź na pytanie, czy życie na pograniczu to jest duża szansa, czy też jest to coś, co stanowi obciążenie. Wydaje mi się, że postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Drugi dzień poświęcony będzie prezentacji prac naukowych, które zostaną wydane po konferencji w formie recenzowanych publikacji. Oprócz prelekcji i paneli dyskusyjnych odbędą się spotkania B2B. Na terenie parku pojawią się też stoiska promujące produkty 40 firm z kraju i zagranicy.